Wydział Komunikacji działa w nowej lokalizacji przy ulicy Granicznej w Cieszynie. Dzisiaj, 14 września, klienci mogli już załatwić właśnie tam swoje sprawy. Wczoraj, 13 września, miało miejsce oficjalne otwarcie wydziału z udziałem samorządowców i zaproszonych gości. Jesteśmy w jednej lokalizacji nowej, łącznie z referatem prawa jazdy. Wszystko odbywa się na jednym poziomie. Dzięki temu zapewniamy moim zdaniem płynność obsługi z różnych zakresów i z różnych dziedzin, czyli i prawo jazdy, i referat rejestracji pojazdów są razem. Przenosiny na tą lokalizację odbyły się płynnie. Dziękuję za duże zaangażowanie moich pracowników, pracowników z referatu prawa jazdy, pozostałych pracowników ze starostwa, którzy nam pomagali dzielnie, jak również Wojskom Obrony Terytorialnej. Bez nich przenosiny byłyby na pewno dużo większym obciążeniem dla nas i trwałyby znacznie dłużej. Więcej miejsca i pomieszczenia przystosowane do osób niepełnosprawnych. Na to szczególnie zwraca uwagę starosta cieszyński. Również archiwum zyskało na przestrzeni. Jesteśmy w nowym archiwum. Przestrzeń jest duża. Zajęliśmy ładnych parę regałów, myślę. Mniej więcej około 1,5 kilometra łącznie akt znajduje się właśnie w tym nowym pomieszczeniu. Oczywiście z zapasem na przyszłość. Po jednej stronie mamy referat prawa jazdy, można by rzec w kawałku, natomiast za moimi plecami znajdują się regały związane z referatem rejestracji pojazdów, można je nazwać tak zwanymi teczkami pojazdów. No właśnie, to tu się wszystko teraz zmieściło, gdzie to było wcześniej, bo trochę tego tutaj jest. Wcześniej archiwum było na kilku poziomach, w kilku pomieszczeniach. Niestety te pomieszczenia nadal okazywały się niewystarczające, a można zauważyć na ulicach, że ilość generalnie pojazdów wzrasta. Te dokumenty musimy przechowywać przez określony czas, natomiast musieliśmy w końcu znaleźć nowe archiwum, bo niestety nie było gdzie tych dokumentów już magazynować. Wchodząc do Wydziału Komunikacji, w oczy rzuca się koronkowy herbarz. Sprawa koronek związana ze starostwem jest od wielu lat. Mianowicie pan Józef Golec, cieszynianin, który większą część życia spędził w Sopocie, wpadł na pomysł, aby wykonać herbarz gmin powiatu cieszyńskiego. Od pomysłu do realizacji upłynęło kilka lat. Znalazł również wykonawcę, a wykonała ją pani Danuta Simoni. Początkowo ten herbarz miał się znaleźć w starostwie powiatowym na półpiętrze, natomiast z różnych przyczyn nie został tam umieszczony i wydawało się, że nie znajdzie dobrego miejsca, bo to jednak jest potrzebna pewna powierzchnia, na której może to być eksponowane. Taka okazja nadarzyła się obecnie, kiedy Wydział Komunikacji został przeniesiony. No i myślę, że to jest godne miejsce, w którym te koronki będą się znajdować. W otwarciu Wydziału Komunikacji udział wzięła siostra Józefa Golca, która z dumą patrzyła na koronkową kolekcję herbów miejscowości powiatu cieszyńskiego. To jest nietypowa koronka, wymyślona jedynie przez seniora Golca, gdzie wszyscy się dziwili, skąd mężczyźnie na starsze lata powstał taki pomysł koronkowy. Więc to jest jego pomysł i rzeczywiście na podstawie normalnych herbów, które są w naszym powiecie, powstał taki właśnie unikalny, niepowtarzalny. Przez jakiś czas te herby, ten cały komplet był na USiU, czyli na naszym Uniwersytecie Cieszyńskim. To dobre miejsce, że właśnie tutaj trafiły te prace? Myślę, że jest to miejsce idealne. Przede wszystkim jest to 9 metrów pełnych dla ekspozycji tego typu, tych właśnie 13 koronek. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.